Gra stworzona na silniku Unity. Och, jak ja dawno nie widziałem tego silnika. Hmm? My soldiers are coming for you. Give up. Quick hint. Okej. O kurde. No dobra, to było szybkie. Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy kochani. Tutaj Michał Duński, a to jest kolejna gameplayowa seria na kanale. Desert 1943, tudzież Desert 1943. No, angielski tytuł, więc należy czytać po angielsku. No i oto co my tutaj mamy. Tap to rename. Michał Duński. Zresztą wolałbym raczej... Ale znaki polskie znaczy się tutaj coś. Fajnie, że można nadać sobie imię. They reached to. No tak jak mówię, a oto nowa, a to zupełnie nowa seria na kanale. Czyli no Desert 1943. To jest powoli pustynia 1943 roku. No i cóż wam mogę ja rzec. No. No, oto więc po zakończeniu Happy Wheelsów, no nastał właśnie, tak jak mówię, czas na kolejną serię gameplayową i tym razem padło na tego oto tutaj interesującego mnie od dawna drugowojennego FPS-a osadzonego na pustyni roku 1943. Jest to taka ciekawa produkcja, konkretnie w której mamy, która no polega na odpieraniu kolejnych fal przeciwników i rozbudowaniu własnej bazy. Póki nie, co niestety to my nie mamy. Wszystko wystarczających kosztów. Tutaj mamy broń. Oczywiście, przecież z jakiegoś powodu nie wiem dlaczego, ale nie ma tego Garanda, a przydałoby się by był. Jest za to Gavery Carr. Mamy. A drużyna? No, przydałoby się kogoś odblokować zdecydowanie. Póki co natomiast poradźmy sobie z tym, co mamy. Przejdziemy sobie w tym odcinku parę dni. They are coming again, but together we are stronger. Tak jest, kolego. No dobra, więc się bronimy. Dobrze. No i jak widzicie bardzo dobrze, no rozgrywka ma przyjemność się tutaj toczyć w bardzo błyskawicznym tempie. Że nie ma czasu za bardzo na zastanowienie się, opowiadam wam co i jak w tej produkcji. No tak jak w każdym razie mówi, no jest to taka drugowojenna strzelanka, w której mamy za zadanie odbierać kolejne fale wroga. I dzieli się to na takie jakby dni i ma to takie jakby do... No, otoczkę ciekawą, jakby fabularną, w której możemy... W której, no... Jesteśmy zamonnym żołnierzem na terytorium właśnie wroga.
i mamy się przed tym wrogiem właśnie bronić, to ja to lepiańce. I jest też taka podobna gra, tylko że w czasach współczesnych i z zombiakami i nazywa się to Zombie Survival, po prostu. Ale no, jakoś nie mamy Halloween, a co najwyżej koniec roku, no to postanowiłem sobie nagrać ten tytuł. Żeby go dopasować odpowiednio do no, okazji w miarę, żeby był taki neutralny okazyjnie. Proszę bardzo, minę sobie kupiliśmy. Jeszcze trochę... fal i będziemy mogli kupić sobie karabin. You are still alive? I'm sending my officers to take care of you, Heinrich. Dzięki, stary! Chociaż nie stary, nie mówiło się tak za bardzo w tych latach 40 ubiegłego wieku. No w każdym razie tutaj widzicie moje statystyki, tutaj widzicie wszystko. No jak mówię, gra rozgrywa się w bardzo całkiem szybkim tempie. I zaraz po jej uruchomieniu też widzieliście, że od razu zostaliśmy rzuceni w akcję. Także no widzicie. I szkoda też wielka, że nie mogę za bardzo... No właśnie. Kupić sobie kolejnych rzeczy, bo nie mam na to wystarczających funduszy. Muszę radzić sobie z tym, co mam. Tak więc w porządku, no. Good try, but your officers can't stop us. Wchodzą w te pułapki. To jest dziwne, szczerze powiedziawszy. Experience gained, 900 money received i satisfied. No, rozegramy sobie parę partyjek aż do dnia 10, tudzież 15, bo czemu by nie? I na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. No. Tak więc gramy dalej. The army of the Third Empire. Trzeciego Imperium, chyba Rzeszy raczej, ale nie. Dobrze! Dzień 5 przetrwany! O to właśnie chodzi. No nie wiem, chyba powinienem grać jakoś tak, bo coś czuję, że zasłaniamy palcami ten mikrofon. I oczywiście, żeby tylko to ściszyć, bo nie będziecie mnie słyszeć. I zapewne mnie nie będziecie słyszeć, no, znając życie. No dobra. No, nie mamy tutaj niestety
po stronie alianckiej mamy jedynie nie pistolet i parę pistolet i parę broni maszynowych. No jest to prawda broń rosyjska, ale no. No to jest zastanawiające, dlaczego nie ma Garanda czy tego Linfielda. Przecież nasz towarzysz jak najbardziej, nasz przyjaciel jak najbardziej takową broń posiada. Dziwne. No ale dobra tam. No teraz wyposażmy się może w Kara tym razem, którego wyekwipujemy w miejsce tej broni. I zobaczymy, jak on działa. Who said I can't fight for army? No właśnie. W sensie, że zamiast armii. Wow! Kurde no! No, i to by było na tyle. O kurde, ej! Nie, 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 ja się absolutnie na to nie zgadzam. Nie chcę żadnych reklam, kurde! A już miałem chwalić, że nie ma tutaj wcale tak natrętnych reklam, jak w poprzedniej tej rozgrywanej przez nas grze. No jak widzicie, tak swoją drogą, no mamy ten 30 grudnia. Czyli prawie że końcówka roku. Z okazji której właśnie mam przyjemność grać tę zupełnie nową serię na kanale, by móc no uzupełnić te owe braki, jakich się dopuszczałem na przestrzeni tych wszystkich do paru miesięcy od czasu rozpoczęcia mojej serii z Happy Wheelsów. Także i teraz no posłuchajcie, uwaga tego, no korzystając z chwili małej przerwy. Albo i nie, może po reklamie. Okej, jesteśmy więc zatem po reklamie. I oto jak się wszystko prezentuje. No tutaj tyle wystrzelanych kul, tutaj wszystkiego innego. No i tak, co zamierzam? No, w dzisiejszym dniu spodziewacie się wreszcie podsumowania roku zeszłego. Oprócz dzisiejszego gameplaya, a oprócz tego, co jeszcze? Uwaga, słuchajcie tego. Kolejnego filmu na kanale Michael Media Century Fox, bo niestety, no sorry, ale ten kanał nadal tak jak aktywny, nadal niestety okazuje się być nieaktywny od tego maja 2021 roku. No niestety. Tak więc, no nie pozostaje mi nic innego jak nagrać, no film informacyjny, drugi już na tym kanale wyjaśniający, suplementujący w sumie, no to co ostatnimi czasy dane mi przeżywać, i być może jeszcze wykorzystam okazję, by pogadać z wami na temat tych nowych produkcji. Na temat tych nowych produkcji, potencjalnie, być może. No, tak jak mówię, oprócz dzisiejszego gameplaya będą miały miejsce dzisiaj premiery również dwa vlogi informacyjne. Jeden na głównym kanale, a drugi na kanale Michael Media Century Fox. Tak więc wyczekujcie, a my tymczasem rozgrywamy naszą giereczkę dalej. Ale żeby reklamy nam nie przeszkadzały, proszę bardzo. Ale możemy zawsze dorobić się 4000 rzeczy w celu uzupełnienia braków. No do następnej rzeczy, do zaupgrade'owania następnej rzeczy. A tutaj co możemy zrobić? A, takie coś. No dobra. A póki co, to kontynuujmy nasze odpieranie nazistów. Enough, I'm sending my elite soldiers with brand new weapon invited to Zia. Name the Giver 43. They will take you off. Tak sądzisz? Panie niemiecki oficerze?
Dobrze! Uff, uratowałeś mi tyłek, kolego. Znowu. Wystrzelanych pocisków, zabitych przeciwników 15. Fantastycznie. No dobra. No to kup pułapki, ale te pułapki jakoś nie robią specjalnego wrażenia na tych wrogach. Niestety. Your new weapon looks awesome, but everything suggests that it stopped us. Ale przy czym mamy my sami się powstrzymywać przed bronieniem się przed wrogami? Nie no, stawmy sobie wyższą jakość może obrazu, żeby lepiej to wyglądało. Boom. Jazda! Bronimy się! Bronimy! No! Uff! Udało się! 17 zabitych wrogów. Wystrzelanie pocisków 15. Później. Wolałbym później was ocenić, nie chcę póki co teraz. I w ogóle efekt rozmazania tutaj ma miejsce. No dobra, dokupmy sobie może coś związanego z naszymi przyjaciółmi. No tutaj jest Antonio, on trzyma kurde jak najbardziej tego Linfielda. Dlaczego ja nie mógłbym go mieć? Tutaj teammate numer 2. Odblokujmy go sobie z racji posiadania. Nie, nie posiadania, kurde, nie posiadamy go. Deployed. No dobra. Tak więc kontynuujemy naszą zabawę. Do you really think you already won, American? Calm down, I haven't used my most powerful forces yet. Tak sądzisz, Heinrichu? Pewnie to jest Himmler. A co to za podkradanie się do mnie, co? Paf, paf. No, o to chodzi. Załatwiłem was, kurde, z pistoletu. Później. Ja nie chcę was jakkolwiek teraz oceniać. Ja chcę się bawić tutaj, znaczy no, grać. No, jeszcze sporo, ale to z bardzo, bardzo, bardzo dużo nam brakuje do Thompsonika. Ale spokojnie. To jest dopiero 10. dzień. A najpierw to by było jeszcze oszczędzać kurde pieniądze, no. I still have a lot of soldiers prepared to fight. No, ciekawe kiedy się skończą. Cwaniaczku.
No! Udało się! I o to właśnie chodzi. Dzień 10 przetrwany. Znowu was później ocenię. Nie chcę klikać never, bo na pewno tego. Natomiast faktem tak czy inaczej jest to, że... No dobra, no spoko, fajnie. A teraz to my może zamiast tego kolcika damy sobie Lugera. Żeby tak wyposażyć się w pełni po niemiecku. Przynajmniej do poziomu 15. How long you think you can hold your poor house? Ano, so long, Heinrich, so long. A, dobra, to ty. Ewakuować się stąd! No chodźcie tu, niemiaszki. O kurde, dobra. Dobra, mam tego dosyć. No i okej. Faktem jest, że ci wrogowie zaczynają stawać się coraz to potężniejsi. Więc musimy za wszelką cenę, kurde, uważać. Tutaj, kurde, miny cały czas. I tutaj, no właśnie, no, ogrodzenie, żeby nam byle kto nie wchodził na teren tego domu. Ale ciekawe, czy gra to będzie rozbudowywana o kolejne elementy fabularne, czy może niekoniecznie. I have been talking to Hitler. I convinced him to send me a light as a soldier. This is your end, American. Tak sądzisz? Tak sądzisz? Kurde. O nie. Kurde. Dobrze. Ładnie. Kolego, gdzie jesteś? A, cały czas tam, dobra. Dzień 12 przetrwany. Mhm. Im dalszy dzień, tym więcej wrogów. Zapamiętać. No i z innych rzeczy parafialnych to co? No nie wiem, no moje... No...
no mógłbym tutaj powiedzieć w tym gameplayu sobie, no na przykład do, no na przykład o tym moim zwalczaniu, no wreszcie demonów, w byciu bliskim tegoż finału do zrobienia. Bo gram sobie właśnie na PlayStation 4 i chcę dokończyć, no to co chciałem dokończyć już te, kurde, rok temu. No ale wiecie, no moje wewnętrzne demony mi w tym regularnie przeszkadzają. Tak czy inaczej, kontynuując ten gameplay, how the hell are you still alive? A bo jesteś, dlatego, bo jesteśmy tak dobrze wyszkoleni, panie Heinrichu. Kurde, co jest? Spadaj stąd. Ratuj mnie, stary! Dobra, uratowałeś mnie. Uff. Dobra. 14 dzień. You should train your soldiers harder, Heinrich. No właśnie. To jestem właśnie ja. Dobrze, pilnuj tu wszystkiego na górze. O nie. Kurde, no! No powinien być tu raczej bezpieczny. Prosto w twarz. Skarra. Dobrze. No coraz więcej jest tych przeciwników z dnia na dzień. No nie ma co tutaj, nie ma co z tym dyskutować. Jeszcze tylko tak niewiele nam brakuje do tego Thompsona, no. Ale spokojnie. Nie wszystko naraz. Najpierw to może lepiej... Rozbudujmy swoją bazę. No. My soldiers will show you they are well trained. Mhm, mhm.
O, nie strasz. Bum. Kurde. Dobra. Ale akcja tu się dzieje. I w imię powiedzenia, że tonący brzydź się chwyta? Walczymy z Niemcami przy pomocy ich własnej broni. Nazistami, przepraszam. Mam nadzieję, że YouTube nie da mi za to w twarz. Dawaj. A, dobra, wal się. Cóż za teatralna śmierć w wykonaniu tego żołnierza. No ale dobra, udało się. Uff. Kolejny wróg pokonany. Kolejna fala wrogów pokonana. Jestem z siebie dumny. Jeszcze żeby tylko... No właśnie, tutaj nie przełazili. A dobra, przeciągnijmy ten odcinek jeszcze o parę dni i wtedy dopiero zakończymy. I hope you still have an ace up your sleeve, otherwise you should give up. Mhm. No, ciekawe, kto się szybciej podda. My? Czy cały ten Heinrich? No fajnie, że tutaj jest fabuła zarysowana. Nie? O kurde. Paf. A! To jest to naprawdę całe szczęście, że nasz kompan jest nieśmiertelny. Zaraz ginę. Kurde, no czemu ta broń? Przycelowanie z bronią jest nie tak niecelna. Jasna cholera. No przecież nie miałem przeładowanych ani jednego magazynku przy sobie. A należy to zapamiętać, żeby mieć absolutnie zawsze magazynek przeładowany. Dobra. No widać, że tu się fabularnie raczej dzieją rzeczy. Bo gdyby to była gra czysto nastawiona na odpieranie fal, to by nie było. To byśmy zaczynali od samego początku, a tak to no właśnie. No dobra. Tak więc spróbujmy jeszcze raz. I hope you still have an ace up your sleeve, otherwise you should give up. No właśnie. Ciekawe, kto się szybciej podda, tak jak mówiłem. Czy my? Czy ten cały Heinrich? Co się stało, ale tak jakby... Nagrywarka mi się wyłączyła. Mam nadzieję to załatwić ten problem na montażu.
które najpierw trzeba będzie oczywiście wykonać. Gdyż póki co, to no właśnie. Chyba za długo mi nagrywanie zeszło. I dlatego się to wyłączyło, draństwo. A przecież ile ten materiał trwa? Raczej nie z godzinę. No i co, ktoś jeszcze? Na szczęście miny na mnie samego nie reagują. O kurde. Czekaj. Mogę go dać puścić na te miny, stary. Statystyki. Enemy skill 33. No właśnie. Dzień 17. Ciekawe, jak to się skończy. Okej, so you really make me angry now. I have just talked to generals in Berlin. They will arrive tomorrow. Mhm. Przybędę jutro. No już się boję. Już trzęsę portkami po prostu ze strachu. Skopię. Co? Jakim cudem to jeszcze nie jest przeładowane? Przecież to przeładowałem, no! I chyba... Nie mówcie mi, że w ostatniej sekundzie wyłączyłem tego kara, kiedy... Był przeładowany. No właśnie, zabij go. Od razu po przeładowaniu, prosto w głowę strzał. Dobra, tym razem tyle pieniędzy zostało nam dane. I kupmy za nie od razu Thompsonika. Cyk. Którego to wstawimy sobie na miejscu kara. A kara pozwolimy sobie ten na drugą broń ustawić, bo czemu by nie. No i teraz to my kurde jesteśmy konkretni, lecimy. Generals from Berlin just arrived, this is your end. No ten, nie zrób przypadkiem pod siebie, stary, niczego w tym choćby kupy. Kupa. Kurde, czemu ich nie trafiam? No ci najbardziej są niebezpieczni bynajmniej. Rozumiem, że to są ci generałowie z Berlina. Dobra, chodź się tu. Da. Dobrze. O to właśnie chodzi. Rozwaleni zostali bardzo fachowo.
No coraz ich więcej z dnia na dzień przybywa. Poziom 19, znaczy dzień 19. Powinien był sobie wykorzystać okazję i dokupić ten. That's all your generals can do? Nie ma nam raczej odpowiedział, że raczej nie, zdecydowanie wręcz nie. Dobra, podejdźmy tym razem do, bliżej do tego. Kurde, wycofać się, wycofasz! Ło! No, podejdzie tu któryś z was? Jeden z nich był za domem. A, dobra. No i stać arsenałem, to kurde, można pracować, nie ma co. Cyk. No dobra, no i poziom 20, po którym już oficjalnie zakończymy ten odcinek. A tymczasem pozwolimy sobie, no nie wiem, na wymiankę małą. Kara na pistolet. Żeby móc, no, bardziej ofensywnie niż defensywnie odpierać te fale. Chociaż coś czuję, że będę tego żałować. You are still alive, American. This must be a mistake. We'll fix it soon. Jasne. To wy jesteście, kurde, błędem z tą swoją germanizacją. O kurde, serio? Nie! Dostałem się w ogień krzyżowy. No po raz kolejny od czasu poziomu 16. Czy tam 15. No ale dobra, już tam mój kolega mnie pomści. Co? Ej, jak to się stało? Zostałem, kurde, uratowany przez swojego kolegę w tym momencie, autentycznie. No dobra. Skoro tak,
No to nie pozostaje nam w takim razie nic innego, jak tylko zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało to, co wy... to... ten seans. A wiem, że paru być może kolegów ze szkoły mnie ogląda. Także no, dajcie znać, czy wam się podobało. No i czy chcecie więcej odcinków, chociaż i tak, no pewne to jest na pan, że prześlę wam te coraz więcej odcinków. Prześlę wam te, kolejne, że nagram te kolejne odcinki bez względu na to, jakie wyrażycie głosy. A ja tymczasem, że ja się z wami żegnam. Do zobaczenia już w przyszłym roku. No i elo. No i właśnie a propos, aczkolwiek tych właśnie życzeń noworocznych, to ten. I widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Oraz, ale przedtem, dwóch, a właściwie trzech, bo dwóch, trzech ma to, i widzimy, oraz, ale wpierw, przed tym od kolejnym odcinkiem z pustyni 1943 roku, najpierw to my się zobaczymy, my jeszcze w trzech ostatnich materiałów w tym roku pod postacią vlogów informacyjnych. Dwóch na... W sumie to jednak dwóch, a nie jednym na głównym kanale i tym... Nie jednym, a... W sumie to jednak nie jednym, a aż dwóch materiałów informacyjnych vlogach na tym kanale. Bo jest przecież jeszcze właśnie Sylwester i jednym na Michael Bay Century Fox. Tak więc do zobaczenia już niedługo. Nie tyle w kolejnym odcinku z tej gry, który z pewnością oczywiście, że nagramy. Co po prostu? Co przede wszystkim w tych materiałach właśnie informacyjnych, jakie zamierzam niedługo nagrać. Jeszcze tego samego dnia. Nie, dwóch do dzisiejszych. I potem jeszcze ten sylwestrowym. Tak więc no wstrzymuję się z życzeniami na nowy rok. A póki co to się z wami żegnam. Do zobaczenia właśnie w tych... Widzimy się już za niedługo w upublikowanych jednego i tego samego dnia materiałach informacyjnych na podsumowaniu tego podsumowaniu zeszłego roku i materiał informacyjny na Michael Bay Century Fox jeszcze tego samego innego dnia oczywiście, a ja tymczasem się z wami żegnam, życzę wam miłego dnia i wyczekiwania na inne moje materiały, gdzie mają się tego samego dnia ukazać. Tak więc do zobaczenia i cześć, widzimy się już za niedługo w materiałach informacyjnych, jakie mają ukazać się jeszcze tego samego dnia. Dwóch. Jeden na tym kanale, a drugi na Michael Bay Century Fox. Pa, pa. A, i jeszcze jedno. Jak nacisnąłem przycisk leave, to okazało się, że ten. Niby gra zaczęła się od razu z buta, ale tak naprawdę to ma oficjalnie ona menu główne pod postacią, no właśnie, czegoś takiego. Desert... 1943. I to tutaj można sobie swobodnie ustawiać. No właśnie. Jakoś grać swobodnie, bez konieczności no, rozpoczynania cały czas gry i podczas rozgrywki sobie robienia tych ustawień. Także no. Wybaczcie moje kolejne dyletanctwo nieprzemyślane z tej strony, zaraz obok tego przedostatniego odcinka z Happy Wheelsów, gdzie no nie miałem pojęcia o czymś. Nie miałem tak naprawdę o czymś pojęcia. I teraz już się na serio żegnamy. Coś czuję, że czeka mnie trochę do rzeczy do montowania. Nie, bo okazało się być to tak naprawdę trzy filmy, które należy zmontować w jeden. Znaczy sporo montowania. No czeka mnie po prostu montaż tych filmów, bo okazało się być to trzy filmy aż nagrane jednego i tego samego dnia. No tak, tak teraz już na serio się zagnę z wami, będę musiał przemontować te trzy filmy, aby się zmontowały, aby tworzyły jedną wspólną, spójną całość. I widzimy się już niedługo, jeszcze tego samego dnia, w dwóch filmach informacyjnych. Jednym na głównym kanale i drugim na Michael Bay Century Fox. Teraz już na serio. Pa, pa!